Witamy serdecznie na briefingu prasowym poprzedzającym z pojedynek 10 kolejki z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Będzie to mecz wyjazdowy dla Aptlan Resowi Rzeszów. Wraz z nami szkoleniowiec rzeszowian Radosław Mroczkowski. Dzień dobry Państwu. Bardzo prosimy o pytania przed tym pojedynkiem, który czeka nas, może niekoniecznie odległym, ale jednak wyjazdowym. Radek Mozgajowi, że ten mówiący trochę był zachwiany, bo nie myśleliście mieć regeneracji po piątkowym meczu, tylko regeneracja zrobiła się sama. Jak pracowaliście w tym okresie? Udało się zaleczyć przynajmniej jakieś kontuzje, wykorzystać to w jakiś dobry sposób? No, mieliśmy piątek, był odwołany mecz, ale w sobotę był trening i tutaj ten dzień był wypełniony pracą. Natomiast tak, zaczęliśmy od wtorku i ten mikrocykl rzeczywiście no, długi, bo tak jak mówiłem wcześniej, co prawda ktoś nie do końca mnie dobrze zrozumiał, ale albo mamy mecze co 3 dni, albo co 8, więc to jest takie trudne planowanie, ale na pewno przygotowania dłuższe, ale też możemy wiele rzeczy skorygować tutaj i na pewno też dobrze się przygotować do tego meczu. Mam nadzieję, że to też przyniesie nam pożądany efekt. Szykuje Pan jakieś niespodzianki w składzie? To zobaczymy w trakcie, ale na pewno to, co jest w ostatnim czasie i też tutaj próbujemy szukać tego optymalnego zestawienia, żeby przede wszystkim no, zespół był bardziej skuteczny w tym, co robi. No, widzieliśmy, że też ten nasz ostatni mecz możemy podzielić na takie części, gdzie było dobrze i znaczy było solidnie w pierwszej połowie, ale niestety w dalszej części meczu już nie. Więc tutaj sporo pracy w tych elementach zostało wykonane też i skorygowane. Zobaczymy, jak to będzie nam działać w meczu. No, szkoda, że się nie odbył mecz z Miedzią, bo to już był taki moment, gdzie też zespół był gotowy i chciał bardzo tutaj się troszeczkę zrehabilitować za to, co było wcześniej. Czekamy na to spotkanie, bo to jest dla nas no, najważniejsze. Górale, tak jak wygrałem w klatkę, też chcą u siebie wreszcie wygrać przekonująco. Jak pan nastawił tam zespół? Na konterkę? Czy... Na pewno będziemy chcieli zrealizować swoje rzeczy, które też w przygotowaniach tutaj staramy się doskonalić. No, konkretnego planu panu nie powiem, ale na pewno interesują nas punkty, interesuje nas to, żebyśmy też do tego dorobku dokładali punkty, bo one są bardzo istotne, potrzebne i o to będzie bój tak samo jedna, jak i druga drużyna. Także na pewno mecz będzie interesujący. Lubicie te mecze telewizyjne, bo ostatnio jak je gracie, to na przykład w Łodzi w niedzielę, w południe udało się, może nawet nie pewnie udało się, wygraliście przekonująco. Te godziny telewizyjne już powoli tutaj tak wpisują w ten nasz terminarz i powoli się do tego przyzwyczajają, więc to też już nam nie przeszkadza. No, tych spotkań telewizyjnych jest sporo w tej rundzie, także z jednej strony się cieszymy, że one są, a na pewno to jest dodatkowa mobilizacja, dodatkowy bodziec dla zawodników, jeżeli można to zobaczyć w telewizji. Dlaczego brakuje tej drużyny, żeby zaczęła wygrywać? Na pewno brakuje nam skuteczności, to wiemy, że tutaj z tego, co można spojrzeć na te mecze i przeanalizować, to tu jest taki problem. To też się bierze trochę z tego, że na pewno sytuacje, które zespół kreuje, one są do wykorzystania. Widzieliśmy też w ostatnim meczu i ten obraz spotkania i punkty pewnie by były po naszej stronie, ale łatwo się mówi, trzeba to po prostu zrobić i zamieniać te sytuacje na bramki. Wtedy będziemy mogli mówić inaczej, bo pewnie to też będzie dawało nam zwycięstwa. Nie ukrywam, że pracujemy nad tym mocno, bo widzimy to, że tutaj w tym elemencie jest dużo do zrobienia. Musimy to przełamać. Jest dużo pracy w tym kierunku i nie czekamy na mecz, bo tylko mecz może to potwierdzić. I chcielibyśmy, żeby ta skuteczność była no, przynajmniej taka jak na UKS-ie. Ostatnio jak
ostatnie pytanie już trochę. Ostatnio jak padały słowa po meczach, to często pojawiało się słowo jakość. I ja tak sobie popatrzyłem ostatnio na statystyki i tak myślę sobie, że my tej jakości, Resorna sobie tej jakości sama nie dała trochę po części, transferami na przykład. Podam jeden przykład tylko. Pojawił się w kadrze w lecie taki zawodnik jak Bojan Gozdynowicz, on jeszcze nie zagrał ani minuty, nie znam powodu, bo pewnie jest, przegrywa rywalizację z Bartkiem Jarochem, który ma żelazne płuca i pewnie jak nie zagra dwóch meczów z powodu kartek albo innych przypadków losowych, to zagra 32-33 mecze w sezonie. Tak sobie myślę, zamiast brać takiego Gwozdenowicza, który pewnie nie kosztuje mało, to może można było wziąć lepszego napastnika i który by tej jakości tych goli trochę więcej dał. On przecież nie jest tanim zawodnikiem, bo pewnie nie zarabia 3 tysięcy, tylko jego pobyt w Rzeszowie kosztuje trochę więcej. Ja taki na przykład strzelam Struzik, który w 8 meczach zagrał ileś tam minut, no jeszcze nie ma tych liczb, tak? No tak, poruszył Pan temat młodego zawodnika. To nie jest duży kontrakt i budżet. Bardziej z tego, co wiem, to ten pobyt tego zawodnika traktujemy w kategoriach też jego rywalizacji, ale też alternatywy, tak jak Pan powiedział, dla Bartka. Jest to młody zawodnik, którego chcemy przygotować. On zadebiutuje to wcześniej czy później. Na pewno go pokażemy i tutaj nam zagra. Ale to nie jest obciążenie jakichś budżetu w skali tego, co mamy, jeżeli chodzi o naszych zawodników. Wręcz bym powiedział odwrotnie, dlatego tu jest i na pewno też ma spore możliwości. Zobaczymy, bo to jest chłopak, który może grać też w ofensywie. Niewykluczone, że tą swoją szansę, jak dostanie i nam tutaj pokaże, to będzie też zupełnie inna ocena tego zawodnika. Ale zgodzę się z Panem z tym, że tutaj można było też jeszcze zwiększyć rywalizację, szczególnie w ataku. Statystyki nie kłamią, pokazują to, co jest taki aktualny stan i można oczywiście patrzeć na naszych napastników w ten sposób, że tych bramek nie ma, ale mamy praktycznie i Kubę Wróbla, mamy i Struzika, mamy Karola Twardowskiego, który też ostatnio strzelił bramkę. Pewnie jeszcze by się ktoś przydał, zgadzam się, ale nie mamy innych możliwości. Tutaj w tej chwili ta kadra, która jest, musi pokazać, udowodnić, że jest wartościowa i też czekam na to, żeby te bramki wpadały. No jeżeli nie strzelają napastnicy, są tu też inni zawodnicy i to się musi też rozkładać i wierzę, że tak będzie, ale myślę, że ta skuteczność przyjdzie i też będziemy mogli się tutaj pocieszyć ich skutecznością. Dla mnie każdy zawodnik, który daje większą rywalizację, będzie tak czymś wartościowym, będzie rozwijał się przez to zespół. Nie ma co ukrywać, że na niektórych pozycjach nam brakuje takiej rywalizacji na wyższym poziomie i to też w przyszłości pewnie będzie musiało gdzieś być zmienione. To już ostatnie pytanie naprawdę zadam. Czemu zawodnicy, ci, którzy nie grają w pierwszym składzie, nie pojawiają się w meczach rezerw? Bo ja tam patrzę na skład, ja walczę w piątej lidze, ale tam grają sami młodzi zawodnicy z seriotki. Tak, ale ten zespół też, proszę spojrzeć na terminarz, jaki jest zespół rezerw, bo on się mocno nie spina z tym, co jest tutaj z naszym terminarzem, bo to są zupełnie inne terminy. Też tak to wygląda. Chyba się raz zdarzyło, że Bojan właśnie Gwozdynowicz zagrał w meczu tutaj rezerw i też dla mnie fajnie by było, gdyby to można było gdzieś dobrze skoordynować, żeby tak było, ale do tej pory dajemy zawodników do tych naszych młodych, do celiotki, oni grają regularnie na tyle, ile tylko można, bo tak jak mówię, to akurat są tak mecze ułożone, że możemy to zrobić i ci młodzieżowcy nie tracą na tym, natomiast zgadzam się, pozostali zawodnicy, to już jest odwieczny problem rezerw i pierwszego zespołu, żeby to dobrze gdzieś skoordynować, żeby to rzeczywiście był pożytek. Ten drugi zespół musi być alternatywą dla tych, którzy mniej grają. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Drodzy Państwo, wciąż można zwracać oczywiście bilety za przełożony mecz z Miedzią Legnica. My jednak zachęcamy do tego, aby
wymieniać je na kolejne spotkania z Widzewem Łódź czy też Sandecją. Oczywiście decyzja zależy już tylko i wyłącznie od nabywających. Trenerze, ja tak może troszeczkę wybiegnę do przodu, bo widzimy się tutaj na obiekcie miejskim podczas pojedynku środowego w następną środę, Puchar Polski z Widzewem. To takie spotkania chyba, które lubi pan rozgrywać z tym zespołem właśnie Widzewa. Znaczy na pewno będzie to trochę inny mecz, jest Puchar Polski, więc też inna rywalizacja, ale mecz z meczem będziemy go na pewno traktować tak jak każdy inny i z pełnym podejściem do tego, żeby optymalnie tutaj zagrać jak najlepiej i też osiągnąć swój cel. Także na pewno czeka nas przyszły tydzień bardzo intensywny i też mamy wymagające rywali, że środa, sobota tutaj będzie na pewno taki mocny tydzień dla nas, jeżeli chodzi o rywalizację, ale jesteśmy też optymistami, bo chcemy też coś pokazać i mam nadzieję, że tak będzie w tych najbliższych meczach.